Hello na kanale. Ja mam trochę za nisko ten telefon w samochodzie, więc za bardzo nie chcę tutaj nagrywać, bo dziwnie to dziwny kadr. Jadę właśnie na Lopy Market, czyli taki phlitar urządzany w szkołach i z rzeczy, które tam sprzedają. Później cała suma pieniędzy idzie dla uczniów na jakieś wycieczki, jakieś takie organizowane różne rzeczy, więc fajnie. Pewnie też na jakieś zbiórki, jeśli są potrzebne. No, ale jest 9:01. Od 9:00 jest ten lopet otwarty. Się spóźniłam, bo chciałam na 9:00 być. Bo raz byłam na jakimś właśnie takim lopedzie na chwilę przed rozpoczęciem, i to było takie, wiecie, że oni rozcinają jakąś wstęgę. Tak ludzie zaczęli biec, że mówię: Boże Święty, co tu się dzieje? Normalnie jak po torebki do Lidla. Tak więc dam wam relację na miejscu. No i Nissanek zaparkowany jak królewicz, a ja idę tu na zwiady, co się dzieje. Mam nadzieję, że coś fajnego mi trafi. Taka pogoda, jakby trochę miało się rozpadać. Masa różnych głupotek. Jak ktoś lubi takie klimaty, właśnie lumpeksy i tak dalej, że to można grzebać. Tak jak ja lubię. To coś znajdzie. Jesteśmy na dziale elektronicznym, tu jest sporo osób zawsze. Tu macie Soda Stream, tu pani ma jakiś mikser, wyciskarkę. Coś można znaleźć. Ciekawa lampa. Taka elektronika nie za bardzo mnie interesuje. Pójdziemy zobaczyć zabawki dla dzieciaczków. Ale kupara. Zabawki. Pełno gier. To mi się kojarzy, że rok temu widziałam tutaj. Bardzo przerażony delfin czy rekin. Mopik, karnistry. Misiaka nie sprzedają, ale jakieś tutaj duże kojce, futeliki. Coś mi się nie wydaje, żeby ktoś oddał Louis Vuitton, ale może, może. Raczej bardziej karton, w którym były inne gracze. Ale widzę, że tam szaleństwo jest na przeglądaniu. Idziemy zobaczyć. Jak widzicie, to jest Louis Vuitton, ale... Ale wydaje mi się, że to jest podróbka po prostu. No, ale może ktoś się skusi. Powinny być staranne szwy i tak dalej, czy ja wiem, czy to jest staranne. Jakieś tarabuny. Najróżniejsze, tu macie plecaczek Cranes. Czasami coś się znajdzie, jakieś perełki, jak wiecie, niektórzy kupują, żeby sprzedać drożej. No, ale idziemy. Dali. Bardzo kuszą mnie koszyki na grzyby, ale ja się nie znam na grzybach, chociaż jestem na wszystkich grupach w stylu grzyby Skandynawia, jak poznać grzyby i tak dalej. Nie wiem, boję się zbierać grzyby. No już tak w miarę przeszłam, jest kamotów. Jak ktoś czegoś szuka, no to znajdzie, a tak idę po prostu, nie wiem, jak coś mi wpadnie w oko naprawdę, no to coś kupię. Ale żeby kupić, bo kupić, no to tak... Nie zależy mi, bo ja i tak mam tendencję do kupowania gratów i staram się jakoś przetopować to, bo i tak nie mam gdzie tego stawiać. Zobaczymy jeszcze na ciuchy i jedziemy na inny lopet, który jest po drodze. Ładna sukieniusia na wejściu, ale no mnie za duża. No, ciuchów a ciuchów. Macie podane ceny, jak to mniej więcej wygląda, że koszulki jak przedkrękę 30 koron, sukienki za 100 do 500. No i tego jest sporo, jest też dużo ludzi, więc nie chcę bardzo nagrywać, żeby, wiecie, czyjejś prywatności za bardzo nie naruszać. O, idę stąd, bo nie chcę mi się tu grzebać. A, jakiś piękny misiak tam był, ale nie zdążyłam nagrać.
No nic, zwijam się. Oczywiście możecie kupić sobie kawę, gofra i tym podobne na tego typu miejsc, marketach, hot dogi. Nic, tylko wcinać. O, zobaczymy jeszcze na obrazy, tak idę w tą stronę. No nic, idziemy dalej. Moje krótkie włoski, powiewa wiatr. I co? Następny lopet, a potem prawdopodobnie jadę na hospicjum. Muszę odpękać moją weekendową robotę. I może jeszcze, jak będę wracać z hospicjum, to wjedziemy w trzecie miejsce. Właśnie na Plitark. No nic, idę do mojego autka. Mam nadzieję, że nie będę musiała długo wyjeżdżać, no bo jednak sporo osób przychodzi na te lopedy. Więc korki są, jakieś tu kierowanie ruchem i tak dalej. No ale nic, sam nie da rady. Oczywiście, że da radę. Jestem na kolejnym lopedzie, do pracy nie mogę dojechać, bo o tym lopedzie nie myślałam, żeby się tu wybrać, ale jak zobaczyłam znak po drodze, no to wyjadę. Jutro też pojadę, więc w sumie połączę dwa dni w jeden, więc będzie taki jednak lopedowy vlog. A nie tak jak na początku mówiłam, że po prostu to będzie część jakiegoś innego vloga. No. Zobaczymy, może coś mi się trafi. A jeszcze przed chwilą koleżankę spotkałam. Jakąś torebkę sobie upolowała ze skóry. Jak widać, meble też ludzie kupują duże. Co my tu mamy? A i w środku, i na zewnątrz oczywiście. Widzę jakieś trąby. Się znam na tapicerstwie czy coś, zdjąć taką tapicerę i zobaczcie jakie eleganckie. Bujany fotel ze sprężynami. Eleganckie. Moja mama lubi bujane fotele. No, kto nie lubi bujanego fotela w sumie, nie? Rzeczy do kominka. Znowu elektroniczne sprzęty. Ta lampa? Ale wygląda spoko. Ciężko. Jaki stół królewski. Z takimi siedzeniami jeszcze. Aż musiałam się cofnąć, jak to zobaczyłam. Rzeźbiony. Takie porządne to drewno się wydaje, ale ja się nie znam. Absolutnie się nie znam. Tam kolejny jakiś crazy stół. Też fajnie wygląda. Wiecie, no to są meble owic, to jest, no to poznam, że to jest takiego jakby, nie wiem, nie litego drewna, ale tego, wiecie, stare drewno porządne. Też lubi te klimaty, to może fajnie sobie kupić tutaj pełno gratów w dobrej cenie. Ludzie z sreberka. No do sosów. Kiedyś słyszałam, że jak się przetnie podobno jabłko, to akurat jest chyba nóż srebrnym nożem, to ono się nie robi czarne. Ale to chyba jakaś ściema i my oszukali, aj te internety. Chyba, że tak jest. Dajcie znać, jeśli wiecie, bo sprawdzaliście, albo się po prostu znacie. Ma jesienne pazurki. Ale świnia z karbona. Jakieś skarby pani znalazła. A mi się to kojarzy z takim, wiecie, kiedyś w domu takie wisiały. U nas nawet mieliśmy takie różne różności. Ojej, też mi kojarzy u mojej babci, tylko mniejsze miała takie figurki. Nie brakuje też oczywiście kieliszków i tego typu rzeczy. O, miałam taki w domu i zbiłam kiedyś Danielowi. Może kupię taki? Zapytam się zaraz, za ile takie sprzęty. O, to też w domu chyba każdy miał kiedyś. Do mięsa twarogu. Proszę, ktoś chce coś pędzić? Winko? Nic trudnego, wszystko jest na miejscu. To chyba jest na pianki? Na tym lopedzie dużo spokojniej niż tam.
taki podgrzewacz, kurde. Może mam sobie sprawić? Jakaś herbatka czy coś? Tak, trochę podnosi. A, się wiemy cały talerzyk. Ale to mi się podoba. Jakiś garnuszek z herbatką. Ciekawe to kosztuje. No to mi się naprawdę podoba. Tylko, że nie mam żadnego czajniczka tego, który mógłby się grzać. Stojak na wino. Taki fan. Taki kocioł. Mi się podobają takie fajne dzbanuszki. To jest taki cute. Tak miałam marzenie, żeby postawić jajko w takim, co trzyma jajko. To chyba kolejne moje marzenie. Będzie mieć taki imbryczek. Pani imbryk? Imbryczek. Z pięknej bestii. Kocham tę bajkę i płaczę zawsze, jak piękna bestia. Spotkałem się na tych schodach. I mówię, jest ta piosenka tej historii biegu. Zawsze beczę. Uwielbiam tą bajkę. Niemcy. Też chciałam, że może jakaś japońska porcelana. Chociaż bym się nie zdziwiła, jakby coś takiego tutaj też się znalazło. To jest ciekawy, śmieszny zestaw. Jakieś biżuterię można też tu znaleźć, jakieś koraliki, jak ktoś lubi takie klimaty. Proszę, z Filipin. Pamiątki. Praska, coś takiego. Lubię takie miejsce, bo nawet czasem nie wiadomo, o co chodzi. Tera na tort. Ale ja mam w domu. Tu mam pojemniki, jak ktoś chce. Cała masa różnych rzeczy. O, patrzcie, do lodów. Naprawdę można się odkupić za jakieś śmieszne pieniądze. Niestety nie ma nigdzie cen. Trzeba się pytać, no ale to są naprawdę ceny dużo niższe niż w sklepach. Czasem masz takie kwoty, wiecie, symboliczne, żeby po prostu coś zapłacić. Co to za kolczuszki? Oh my god, już kolejna rzecz mi się podoba. Już tu widzę na Wielkanoc taki żółty komplet. To gdzie to trzymać te graty? Jak ktoś ma dużą chatę i pełno pomieszczeń, to sobie pomieści. Ale tak jak u nas, no to za bardzo nie ma gdzie tego dać. Się ozdoby na święta. Nie wiem, co tu, o co tu chodzi. Mogę tu podejrzeć, co to jest? O, ale śmieszne. A co tu chodzi w ogóle? Próbuję się tu dostać na wszystkie sposoby, ale coś mi nie idzie. Też nie chcę tego rozwalać. Ojej, często jak jakieś prywatne domy sprzątałam, te dziadki miały właśnie takie talerze i co roku, wiecie, inny. I tu też macie 1987, 1993. Ma takie oczy straszne, co? Co nie mam? Są te rozłożone świnie. Jakaś moda musiała na to być. Yin i yang. Ciekawe. Nawet sól można kupić, proszę bardzo. O, to jest spoko na jakiś ocet balsamiczny, jakiś sos, że wiecie, dwa w jednym. Z jednej strony leci z jednego lejka, z drugiej z drugiego. Kolejne jakieś crazy imbryki. To już chyba z Japonii. Już takich dziwnych gratów. Po co ludzie kupowali takie coś? O, magnes. No, ale kiedyś tej porcelany się kupowały. Mówię, po co ludzie kiedyś kupowali? Ja też miałam całą szafę słoników, jakichś tam piecków z porcelany. Monia i Ricard lubią takie
crazy rzeczy jakby z Afryki, jakby rzeźbione właśnie w drewnie i to na pewno jest drewna fest, bo jest bardzo ciężkie. Jeśli lubi takie klimaty, to również znajdzie takie rzeczy. Jakieś pistolety na wodę. Stroje na Halloween. O my God, co to, małpka? Indianin jakiś, ale małpka? Nie wiem, dziwne połączenie. Puzzle. Dinozaury. Coś, co Dominik lubi najbardziej. Skarżące żabki. Śmieszne. Jakieś transformersy. Jeszcze standardowo pójdziemy zobaczyć sport i czas wolny. Co my tu mamy? Tu po 20 koron jakieś głupotki. O, jakbym wiedziała od początku, że to jest czas wolny, to bym to od razu przyszła. O, proszę, nawet małe kibelki dla dzieci. Skrzynki na listy. Proszę bardzo. No takie różności. Podnośnik, nie wiem czy działa, nie znam się. Wózki. Najróżniejsze, ten trochę zardzewiały. No ale pojechać pojedzie. Ten wygląda już trochę lepiej. Masę różnych plecaków, walizy. O, a nawet takie coś, co się na plecy daje. Idziecie po tur z nimi. Czyli na wędrówki. Jest koło 12. Wybrałam się jeszcze na inny lopet, na który przyjechałam z samego rana, ale niestety okazało się, że za godzinę dopiero się zaczyna, więc pojechałam na inny. Jest taki problem z parkingiem, ale jak też tak stają, że wiecie, no tu akurat w miarę okej, ale że zostawia na pół samochodu miejsca i staje kolejny gdzieś tam jakoś jak sierota. No to potem jest problem z parkingami. Na niektórych lopetach właśnie nie ma parkingowych i jest lipa, bo tak to oni, wierzcie, co do centymetra jak na promach pilnują, żeby dobrze ustać. A tak teraz stoję w takiej kolejce, mogłam wcześniej tam ustać, były miejsca, ale nie, bo pod same drzwi ja muszę podjechać. I teraz właśnie ślęczy w jakimś korku. Aj. Idziemy. Ludzi jest dosyć sporo. Nie lubię tak późno przychodzić, bo już mi się wydaje, że wszystko wykupili, więc takie bezsensowne. Skoro to co od 10 jest 12, w 2 godziny, to już naprawdę muszą zostawać same, wiecie, ochłapy. No nic, idziemy popatrzeć. Standardowo masa mebli, stoliki kawowe, ale tam widzę coś dziwnego. To jest też dziwne. A zobaczcie, co to jest. Crazy. Co my tu mamy? Jakieś słoiczki, jakieś koszyczki, doniczki. Ja najbardziej lubię właśnie takie różne graty. Oh my God. Jakie wielkie gary. O Jezu, taka ciężka. Myślałam, że taka dla dzieci. Paintball? No soka, właśnie. Stare sanki. No i właśnie takie rzeczy lubię najbardziej przeglądać, no bo one są takie, wiecie, wyjątkowe. Mam tu taka zastawa, myślałam, że coś jak z Polski, jakieś Kujawy albo coś takiego, ale to norweskie. To jakaś czapa z norek, stary na arty. Ja to nie wiem, co to może być? Ślepie, ślepie. Indianie mi się kojarzy. Idziemy dalej. O, bańka na mleko. Jest już dużo różnego rodzaju szkła, więc jak wam się zbije jakiś kieliszek, to fajnie przyjść do takiego miejsca i tutaj sobie spróbować znaleźć do kompletu, bo naprawdę wybór jest to ogromny. I kolejny panie Imbry. Idziemy dalej.
pełno buciorów, ale czasem się wydaje, że ludzie oddają rzeczy zamiast na śmietnik już wywalić do takich miejsc. Chociaż oni tak jako taką selekcję robią, ale mimo wszystko. Coś trolla. O nie. Co za słodki jeżyk. Czyżby to była turkawka z Kevina? Proszę, jaki zakup, domek dla lalek. Kiedyś to było marzenie każdej dziewczyny. Zwijałam się do domu. Ten lopet taki średni był. Ta pierwsza szkoła była najfajniejsza i tak najwięcej luzu było. W sumie nic nie kupiłam, mogłam kupić takie kieliszki małe, co mi się zbiły w domu, ale jutro będę do pracy jechać, to najwyżej tam podjadę i to kupię. Trzeba było od razu brać, to tak jest. Później człowiek się najpierw zastanawia, a potem nie weźmie i tak musi jechać, żeby wziąć. Jest niedziela, dzisiaj pogoda niezbyt dopisuje, pada deszcz, ale i tak chętnych nie brakuje. Jestem za 5, więc nie wiem, czy nie będą jakieś wstęgi obcinać. I nigdy nie byłam chyba w niedzielę. Zawsze chodziłam na pierwszy dzień, bo wydawało mi się, że na drugi już będzie, wiecie, same reszty i to, co zostało. Więc zobaczymy. Ewidentnie jest wstęga. Odliczanie. Może oczywiście biegną. Kurwa, emocje. Jak na grzybobraniu. Lećcie! Rzędów zdecydowanie mniej. Mam nadzieję, że od deszczu te meble nie napuchną. Jakiś śmieszny podnóżek. Jak widzicie, fotel z wczoraj jeszcze i dalej jest. Jakieś pozostałości z mebli również. Ale naprawdę sporo tego zeszło. Jak możecie zobaczyć, jest różnica wczoraj, a dziś. Wczoraj zastanawiałam się, czy nie kupić kieliszków takich, co mi się kiedyś zbiły i nie kupiłam. I dzisiaj po nie wracam. Mam nadzieję, że to jest ta szkoła, w której je widziałam, bo już mi się mylą. I że będą nadal dostępne, kurczę. Drugi dzień o wiele przyjemniej się chodzi, bo nie ma tylu osób. Więc na luzie, fajne tempo, a nie przyciskanie się. Nie wiem, czy się na to nie skuszę. Na balkon, na mój stolik, dać świeczkę do środka i jest ładnie, klimatycznie. Pan temniejszy, ładniejszy, więc chyba go wezmę. Ciekawe, ile kosztuje, zaraz zapytam. Kolejna pani imbryk. Pomyślcie, ile osób już piło herbatkę z takiego czegoś. Jaką historię mają te niektóre rzeczy stare tutaj. O, i te domki wczoraj. One też są cute. To jest bardziej jak dzbanuszek na mleko jakieś, ale może do sosu by się nadało? Jak są goście, żeby ładniej było. Mam białą zastawę, to było w sumie okej. Czapnięty, ale chyba na sosy nie jest za duży. Na mleko też taki. No na mleko bardziej jakoś. No nie, tego nie biorę, bo to mi się na pewno nie przyda. A już klamoty zbieram. Już. Tak, lubicie grzebać, to uwaga, bo tam gdzieś mają. Może kreweteczkę? Domek zabieram ze sobą. Na święta będzie jak znalazł, na świeczuszkę. Wczoraj była tutaj ta piękna foneweczka. W tym stylu jak to. Myślałam dużo o niej, że tak, jest świt, żebym ją wzięła. Ale nie ma już. Weszłam z domkiem i z tym na świeczkę. Nie ma tak kolejne klamoty do domu. To nic, że już nie mam miejsca w domu na jakieś głupoty. To donoszę kolejne. Mam nadzieję, że podobał wam się vlog. Może troszkę chaotyczny, ale po ostatnich vlogach o właśnie Lope Markedzie wiem, że są to osoby, które lubią takie różne graty i po prostu patrzeć na to, co można znaleźć w takich miejscach. Mam nadzieję, że film wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnych. Wpadajcie na Instagram MikaStressVlog, subskrybujcie, dajcie łapki w górę. Dzięki, że jesteście i widzimy się w następnym filmie. Pa, pa!